Proszę Państwa, jakby ktoś się z Was zastanawiał, co znaczy M&M's, to już wiadomo, to Mateusz and Mateusz. Tak. Witamy dzisiaj w klubie Champion Fight Club. Tutaj mamy Mateusza Augustyniaka, właściciela klubu. Cześć. No i znanego z wielu oktagonów Mateusza Głąba. Witam serdecznie. Razem z Maksymilianem, najmłodszym założycielem. Tak. Także M&M's już jest nieaktualne, to jest M&M's and M. Czemu dzisiaj widzimy się w klubie? Ponieważ we Wrocławiu szykuje się fajowa gala. Obaj panowie są jej organizatorami. Mateusz, jak się nazywa gala? Bo i to będzie pierwsza edycja, prawda? Pierwsza edycja nazywa się ACL Amateur Combat League. Widzimy się 8 czerwca na hali AWF we Wrocławiu. Super. Powiedzcie, co tam szykujecie? Jako, że siedzę w tym świecie MMA, tutaj Mateusz też jest mocno zaangażowany i klubowo, i jeździmy z zawodnikami. Widzę, że jest przerwa pomiędzy światem amatorskim, a między światem zawodowym. Ciężko jest tym naszym zawodnikom, nieraz wyróżniającym się, przebić się do tego świata pro, bo wiadomo, trzeba mieć promotora, trzeba mieć troszkę znajomości. Nie zawsze po tych wszystkich turniejach amatorskich jesteśmy w stanie się przebić do walki semi-pro czy zawodowej. Dlatego nasz pomysł jest taki, żeby stworzyć coś nowego, czyli turniej na zasadach MMA, zakończony galą finałową, gdzie zawodnicy będą walczyć już na zasadach pełnych semi-pro, czy rundy po 3 minuty, gdzie będzie to pełnowymiarowa gala i będą mieli szansę wygrać kontrakty do największych federacji w Polsce, które nas wspomagają. O tym zaraz porozmawiamy. Powiedz, Mateusz, łatwo. Tak. Jak duży będzie to turniej? Ilu zawodników, ile kategorii? Przewidujemy około 400 zawodników. Będzie to turniej zarówno MMA, jak i brazylijskiego jiu-jitsu. Także przewidujemy około 400 zawodników. Będą dwa oktagony, dwie maty do brazylijskiego jiu-jitsu, więc myślę, że jak na pierwszą imprezę to będzie dosyć spore wydarzenie. Kolego, ile przewidujemy kategorii? Tak naprawdę zaczynamy od kadetów, przez juniorów, po seniorów, wagi tak naprawdę standardowe, jeśli chodzi o MMA. Zarówno dajemy szansę i totalnym amatorom, czyli zawodnikom pierwszego kroku, przez osoby troszkę bardziej doświadczone, czyli ograniczoną formułę, po właśnie te najciekawsze kategorie, czyli kategorie semi-pro. Doba Wam wystarczy na rozstrzygnięcie wszystkiego? Nie ma wyjścia. Damy radę. Mamy zmotywowany zespół, mamy fajnych sędziów. Tak jak mówię, na pewno w dwóch oktagonach polecą od razu juniorzy i seniorzy. Zaczniemy sobie od tych kategorii, które będą później walczyły na gali finałowej, żeby oni mieli czas się zregenerować i wrócić po ewentualnych urazach. A kadeci i brazylijskie jiu-jitsu pójdzie na matach. W sumie fajna formuła. Najpierw zawodnicy walczą w kaskach, prawda? Ci słabsi odpadają, dopiero finał jest w semi-pro. Tak jest. No tak, takie mieliśmy założenie od początku, no bo wiadomo, to jest twardy sport, a musimy się liczyć z tym, że jeżeli zawodnik będzie chciał dojść i wygrać ten kontrakt, to on będzie musiał wygrać kilka walk, tak? Jeżeli byśmy od początku im zrobili pełnowymiarowe, bez ochraniaczy, no to myślę, że do tego finału by tam niewielu mogło dojść. Także tu dbamy przede wszystkim też o zdrowie zawodników, no i żeby oni byli po tym finale gotowi później walczyć, tak? Fajnie się zaprezentować. Dobry pomysł. Na Gromdzie czasami widać, że jest fajna walka, ale dalej już ciężko walczyć. Powiedzcie mi, podejrzewam, że z Dolnego Śląska wielu zawodników przyjedzie. Zasysacie też kogoś z drugiego końca Polski? Tak, prowadzimy bardzo aktywne działania marketingowe, staramy się dotrzeć tak naprawdę do zawodników z całej Polski. Zauważyliśmy też taką lukę, że tak naprawdę wszystkie amatorskie zawody dzieją się troszkę po tej drugiej stronie naszego kraju albo w centrum. Myślę też ze względu na gdzieś tam na Warszawę, na Łódź, na Śląsk, gdzie jest troszkę większe skupisko tych klubów sportów walki. Dlatego też chcemy zahaczyć o tutaj wschodnią ścianę Niemiec. Mamy też kilka klubów z Czech, które nas odwiedzą. Także aktywnie gdzieś tam promujemy nasze wydarzenie i tak naprawdę liczymy na to, że zrobi nam się taki troszkę międzynarodowy turniej. No właśnie, międzynarodowo, to prestiż rośnie od razu. Tak, dokładnie. Od samego początku mierzymy wysoko, chcemy zrobić naprawdę mega fajny, jakościowy turniej. Chcemy też jakby troszkę pokazać, bo to co ja tutaj w klubie robię, to przede wszystkim pokazuje to, że sztuki walki są nie tylko dla wielkich karków i dla wielkich chłopów, ale mam też mnóstwo kobiet, mam też mnóstwo dzieci, więc sztuki walki są dla każdego i chcemy też swoim wydarzeniem pokazać
że tak naprawdę jest to sport, który mogą oglądać również rodziny z dziećmi. Przewidujemy też bardzo dużą strefę gastronomiczną i wiele atrakcji podczas całego wydarzenia, więc już teraz tutaj zapraszamy nie tylko zawodników, ale zapraszamy też kibiców i rodziny z dziećmi na halę AWE Wrocław 8 czerwca, żeby mogli po prostu zobaczyć, że MMA to też jest fajny i ciekawy i przede wszystkim emocjonujący sport. Okej. Wrócimy jeszcze do tego tematu, natomiast wspomniałeś, Mateusz, że można wygrać tutaj kontrakt, tak? Spore organizacje znane na rynku polskim, powiedz jakieś szczegóły. Chyba, że Maksiu powie. Maksiu powie. Wiesz co, mamy tutaj dogadane na pierwszą galę z Fenem. Fen daje kontrakt dla zwycięzcy kategorii 70 kg, także myślę, że to też będzie taka, nie dość, że to jest zawsze mocno obsadzona kategoria, to dodatkowo to napędzi zawodników, bo już jest dużo zapytań. Kategorię 77 bierze CFN, czyli też tutaj lokalna, ale już duża, duża gala, oni teraz 10. edycję mieli. Na Polsacie dodajmy. Na Polsacie, dokładnie, dokładnie tak. Trzecią kategorię, to jest 84, bierze DFN. DFN też daje kontrakt na walki w swojej organizacji. Dodatkowo będzie Piotr Ganicki z Olympic Fight Promotions. Będzie oglądał turniej i też powiedział dwóm, trzem wybitnym zawodnikom da kontrakt do grupy menadżerskiej, co również daje opcję i sponsorów i przejścia do gal naprawdę z wysokiego progu. Te kontrakty to już taka pewna pewność, czy tak, wstęp do negocjacji? Tutaj już jesteśmy po rozmowach i z Kubą Borowiczem i z przepraszam, z kurwa, uciekłem. Czarkiem. Czekaj, muszę to powtórzyć. Nie, Kuba Borowicz jest z Ostenu, Cezary Oleksy jest z CFN-u, Emil jak nazwisko, bo ja zapisałem Emil, Piotrek jest z Olimpii. Przepraszamy panów. Powtórzymy, wytnie się. W międzyczasie powiedziałeś coś, Mateusz, wspomniałeś o klubie, jesteś tutaj właścicielem klubu. Jak duży to jest klub, ilu macie tutaj zawodników, ile treningów? Treningów mamy bardzo dużo na co dzień. Każdego około mamy 300 klubowiczów, którzy każdego tygodnia do nas przychodzą na treningi grupowe i personalne. Mamy zarówno dzieci, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy też bardzo dużo kobiet. Staramy się gdzieś tam te sztuki walki przemycić do takiej grupy troszkę mniej zorientowany, jeśli chodzi o sztuki walki, więc myślę, że jest to dosyć spory klub. Pomimo tego, że jesteśmy na rynku dopiero od 3 lat, to już pojawiają się pierwsze sukcesy zarówno i w sporcie, jak i tutaj, jeśli chodzi o prowadzenie klubu i myślę, że jesteśmy naprawdę myślę, że top 3, jeśli chodzi o Wrocław, jeśli chodzi o kluby sztuk walki. Podejrzewam, że tutaj często słychać to kultowe kobieta mnie bije. Tak, mamy fajne dziewczyny, które biją mi facetów i no i często niestety tak jest. Często chłopacy gdzieś tam próbują dziewczynom się odgryźć, a dziewczyny się odgryzają dwa razy mocniej i niestety faceci na tym cierpią. Tak, dziewczyny są znane ze swojej zadziorności. Tutaj pamiętam też na Tęczowej niedawno, 5 lat temu chyba gdzieś, czy może więcej nawet, był klub Bombardier bokserski. Tak, dokładnie. Nawet Piotrek Szypulski, który aktualnie prowadzi ten klub na Krakowskiej, również tutaj troszkę współpracujemy i prowadzi u nas też 3 razy w tygodniu zajęcia poranne z boksu. Więc jakby też ja wychodzę z założenia, że nie rozumiem jakby też troszkę tutaj konkurowania między klubami. Uważam, że Wrocław jest ogromnym miastem, jest miejsce dla wszystkich klubów, więc staramy też się współpracować z innymi klubami i troszkę nowocześnie chcę do tego podejść i nie rozumiem jakby tutaj konkurencji i walki między klubami, a we Wrocławiu jest to niestety dosyć mocno, dosyć popularne, że kluby się między sobą gdzieś tam gryzą. Ja uważam, że ta sportowa rywalizacja jest dużo, dużo, dużo ważniejsza. Na zawodach gdzieś tam bijemy się, chcemy sobie połamać ręce, a po zawodach gdzieś tam zbijamy piątki i myślę, że tak to powinno wyglądać. Oczywiście, jest to oczywista synergia, prawda, że taka współpraca, zawsze trenowanie w innym towarzystwie, no wzmacnia tutaj. Zawiodowiec nam powie, czy na pewno. Kurczę, to jest najlepsza opcja. Wiadomo, w klubie jak jesteśmy, znamy się już później jak łyse konie, wiem, kiedy kolega chce
kopnąć, kiedy chcę uderzyć, a idę do innego klubu. Raz, że jest dodatkowe dreszczyk emocji, bo raz, że się nie znamy, dwa, zawsze jak się do kogoś przyjeżdża, to chcą chłopaki pokazać, także te sparingi są na pewno zdecydowanie bardziej wymagające niż takie w klubie. My tutaj też współpracujemy z klubami we Wrocławiu, akurat jesteśmy otwarci. Ja ze swoimi zawodnikami jeżdżę, bo tak jak mówię, druga sprawa, ciężko mieć w jednym klubie pięciu czy czterech zawodników, czy nawet czasami dwóch, trzech w jednej kategorii, żeby później chłopaka, który walczy na gali, odpowiednio dociążyć, żeby on nie walczył za przeproszeniem z grubasami czy z jakimiś szczypiorkami, tak? On musi jednak mieć podobnych fizjonomicznie przeciwników. Grubasami ty do mnie pijesz, rozumiem? Zupełnie nie. Zbieżność przypadkowa, okej. Okay. Wrócę jeszcze na sekundkę do tego klubu. Wspomniałeś, że masz aż 300 zawodników tutaj, mega. Powiedz, jak te treningi się odbywają? Od rana macie te treningi w ciągu tygodnia, czy dopiero gdzieś tam w godzinach późno-popołudniowych? Znaczy treningi tak naprawdę odbywają się, można powiedzieć, że cały dzień. Zaczynamy tak naprawdę czasami treningami personalnymi już od godziny 6 rano. Kończymy czasami o 22, o 23. Wiadomo, że większość zajęć grupowych odbywa się po godzinie 16. Od 16, 17 zaczynamy od dzieci, później o 18 wchodzi młodzież i dorośli. Mamy dwie sale treningowe plus taką małą salę crossfitową, więc zarówno tutaj sztuki walki, jak i troszkę zajęć fitnessowych prowadzimy. No i tak naprawdę każdego dnia ponad 100-150 zawodników się tutaj przewija, zarówno na treningi personalne, grupowe, więc prężnie działamy i popularyzujemy ten sport. Mateusz, wspomniałeś o tej współpracy klubowej, która jest bardzo owocna, ale też widzę, że współpracujecie od razu, zaczynając z innymi federacjami, prawda? Bo jest tych trochę federacji, które zaoferowały kontrakt. Także taka współpraca szersza generalnie. Oczywiście. My również wysyłamy tam swoich zawodników. Teraz ja tutaj też już drugi rok stacjonuję. Ta nasza ekipa MMA coraz bardziej się poszerza. Mamy sukcesy na turniejach europejskich, na galach. Też semi-pro, bo jeszcze jednak zawodowo tutaj chłopaki i dziewczyny nie walczą, ale z dużymi sukcesami. My walczymy u nich, także dla federacji to jest tak naprawdę sytuacja win-win, bo oni dostają tak naprawdę adepta, który wygrywa turniej, który wygrywa walkę już na gali, jest gdzieś tam, obywa się z tym stresem, przyzwyczaja się z tym, dostaje taka federacja naprawdę mocnego zawodnika. Oni nam pomagają tym, że zawodnicy chcą u nas startować w związku z tym, że mają opcję tego angażu, a sami zyskują naprawdę solidnych zawodników. Jest o co walczyć. Tutaj dodajmy, że po tym turnieju całym będzie jeszcze gala finałowa, prawda, na której odbędzie się 8 pojedynków. Jak to wygląda? Tak, będziemy starać się do godziny 18 zakończyć nasz turniej. I tak jak tutaj kolega wspomniał wcześniej, na samym początku puszczamy te kategorie, które będą występowały na tej gali. I od godziny 20 zapraszamy wszystkich tutaj na galę finałową. Gala finałowa odbędzie się w pełnej oprawie i świetlnej, i muzycznej. I będzie konferansjer, i będą ringers, więc profesjonalnie podchodzimy do tematu. Dokładnie. To, co oko cieszy. Warto przyjść. Więc warto przyjść. Poza tym oczywiście będzie duża strefa VIP, gdzie zapraszamy tutaj gości. Tutaj na pewno też uważam, że fajna rzecz z naszej strony, że nie sprzedajemy biletów na tą strefę VIP, tylko zapraszamy po prostu gości, zapraszamy przedstawicieli innych federacji, zapraszamy zaprzyjaźnione kluby, zapraszamy sponsorów, którzy nam w tym całym przedsięwzięciu pomagają, więc naprawdę szykuje się fajna, duża, ciekawa impreza. Jak tu przyszedłem, zauważyłem, Mateusz, że ręka w temblaku. Co się tam wydarzyło i kiedy będziesz w pełni zdrowy? Myślę, że to jest kwestia 3-4 miesięcy, jak powinien wrócić do treningów. No niestety drugi raz musiałem ten swój bark zoperować. Odnowiła się kontuzja w zasadzie już jakiś czas temu, jednak no tak jak mówię, teraz aktywnie nie startuję, bardziej się zająłem trenerką. Obrąbek stawowy, tam uszczerbek główki kości ramiennej. Na szczęście bez urazów mięśniowych, także nic takiego poważnego, już powoli zaczynam rehabilitację. W zasadzie w piątek, czyli 4 dni temu byłem operowany, a już zacząłem jakieś ruchy ręką wykonywać, także jestem dobrej myśli. Bądź od samego słuchania. Planujesz jeszcze powrót do zawodowej
oktagony? To jest pytanie, które mi siedzi w głowie. Ja powiedziałem, że ja nie trafię do Walhalli, jak jednak jeszcze nie zawalczę. Powiem ci, 3 razy podejmowałem próbę na kilku galach, między innymi na Fenie. Tutaj odnowił uraz tego barku, to było już jakiś czas temu. Próbowałem na HFN-ie w Kłobucku, w moich rodzinnych stronach. Na 3 dni przed wypadł mi przeciwnik, nie znaleźli zastępstwa. Chwilę wcześniej też próbowałem na takiej mniejszej gali. To wtedy COVID przyszedł, odwołali galę, także 3 moje próby na razie nieudane. To już kupę czasu minęło, ale siedzi mi to z tyłu głowy i na pewno jeszcze mnie zobaczycie. 3 razy sztuka, za 4 nauka, także na pewno jeszcze będzie. Słuchajcie, co z transmisją? Będzie transmisja, czy pierwsza gala bez tego jeszcze? Mówię o transmisji internetowej. Tak, pierwsza transmisja będzie jak najbardziej na kanale na YouTubie, więc serdecznie zapraszamy. Będziemy te linki dosyć mocno udostępniać, więc zapraszamy wszystkich też przed komputery, przed telewizory. Będzie taka transmisja zarówno z turnieju, jak i z gali finałowej na YouTubie. Pay-per-view jeszcze nie sprzedajecie? Jeszcze nie, natomiast jakby liczymy na to, że tutaj duzi gracze na polskim rynku, a może europejskim, się do nas odezwą, jak najbardziej. Ta druga gala prawdopodobnie jesienią już możliwe, że będzie pay-per-view i będzie w otwartej telewizji. Super, panowie, gratuluję wam pomysłu. Oczywiście tutaj, tak jak mówicie, brakuje tych amatorskich pojedynków, prawda? Alma nie za często zagląda tutaj też. Paweł Oleksy tak samo robił takie amatorskie turnieje w ramach Contender Fight Night, także zdecydowanie jest taka potrzeba. Zaproście jeszcze raz kibiców i dziękuję wam za rozmowę. Zapraszamy serdecznie. 8 czerwca hala AWF Wrocław. Zaczynamy od godziny 9, skończymy w późnych godzinach wieczornych. Przez cały dzień warto przyjść, pooglądać pojedynki, podopingować swoich kolegów, swoich zawodników. No i zapraszamy zawodników do startów o walki o marzenia. Nadaje się, nie? Do radia albo komentowania gal. Tak, jak najbardziej. Głos radiowy, więc oczekujemy twarz tutaj. Też radiowa. Tak, twarz też radiowa, także młodzi, przystojni, ambitni. I co? Zwojujemy świat MMA. Jeszcze na koniec na pewno chcemy bardzo podziękować sponsorom, bez których nie udałoby się nam na tego poziomu wydarzenia osiągnąć. Wszystkich pozwolimy sobie wrzucić tutaj w plansze z logami, żeby nikogo nie pominąć. Jesteśmy bardzo wdzięczni, to jest pierwsze wydarzenie. Dla nich to też jest troszkę niewiadoma, a mimo wszystko mamy naprawdę dużo ludzi, którzy nas wspierają, czy to nagrodami, czy finansowo, czy na różne sposoby. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Dziękuję, M&M's. Powodzenia. Dziękujemy bardzo.